Dokichon na czwarte Q, czyli już drugi niebieski pas, dochodzą nam dwie kombinacje. Pierwsza kombinacja zaczyna się już podobnie jak na pas zielony. Robimy Soto Uke w Zenku Tsudachi. Później zmieniamy na Kibadachi i Yoko Enpyuchi. I tutaj występuje jeszcze z wibracją Tate Urakenuchi. Popatrzcie jeszcze raz. Soto Uke. Przechodzi przez linię. Teraz zmiana pozycji Yoko Enpyuchi. Podwinięta kość ogonowa. Wibracja Tate Urakenuchi. Ostatni raz wam pokażę, teraz już bez mówienia. Teraz pokażę wam, jak to powinno wyglądać w tempie. Druga i ostatnia nowa kombinacja jest bardzo podobna do ostatniej kombinacji na piąte Q, tylko zamiast Mawashigeri będzie Yokogeri, a kombinacja wygląda w ten sposób. Maigeri, stawiam stopę. Teraz z tylnej nogi zakrocznej robię Yokogeri Kekomi. Jestem bokiem i Gyakutsuki. Bardzo podobne do wcześniejszej kombinacji. Też korzystamy tutaj z rotacji, wykonując Gyakutsuki po postawieniu stopy po Yokogeri. Popatrzcie jeszcze raz. Maigeri. Hop, stawiam. Yoko i Gyakutsuki. I to by było tyle na czwarte Q. Os. Awesome.